Istnieją takie opowieści, istnieją takie książki, które odkładamy na całe miesiące, a nawet na całe lata, czekając na to, aż nadejdzie ich czas. Mam kilka takich książek, słuchajcie, a pomiędzy nimi czekała przez lata właśnie powieść fantasy Petera Vibretta, czyli Malowany Człowiek. Teraz, kochani, nadszedł jej czas i to, powiem Wam, jest najlepszy z czasów możliwych właśnie. Posłuchajcie. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny grudniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Znacie mnie, kochani, nie od dziś i dobrze wiecie, że po fantastykę w duchu fantasy sięgam niezwykle rzadko, bardzo sporadycznie nawet, pieczołowicie dobierając kolejne tytuły właśnie tego gatunku. Malowany Człowiek Petera Vibretta czekał, słuchajcie, na mnie już od lat. Więc kiedy wydawnictwo Fabryka Słów zaproponowało wspólne działania przy tym świeżutkim, nowym wydaniu w grubaśnej, pięknej oprawie, no to ja wiedziałam, że nadszedł wreszcie jego czas. No właśnie, kochani, Malowany Człowiek, dostępny w dwóch okładkach, miękka oprawa. Chyba to jest taka tradycyjna, jedna z tych pierwszych właśnie, które powstały z tą pierwszą grafiką. A tutaj świeżynka w twardej, pięknej oprawie z ilustracjami, słuchajcie, coś zjawiskowego. I do tej powieści, słuchajcie, z początku, jak to właśnie do fantasy, podeszłam tak nieco podejrzliwie. Jednakowoż zaledwie kilka sekund, słuchajcie, przepadłam bez reszty. Zapomniałam o Bożym świecie, zatapiając się w tę historię tego, który stawia czoło demonom. O tym bowiem, kochani, jest właśnie ta powieść, jest właśnie ten cykl demoniczny, który rozpoczyna Malowany Człowiek. Mamy tutaj świat, który w ciemności, pośród nocy napadają hordy demonów. Mamy tutaj też osaczoną, bezwolną wręcz ludzkość, no i troje młodych ludzi, którzy stawią czoła wyzwaniu i zrobią wszystko, by walczyć. Ale kochani, tak jak wspomniałam, ważna sprawa, słuchajcie. Malowany Człowiek jest pierwszy tomem cyklu demonicznego Petera Vibretta, kontynuowanego przez sequele, przez prequele, ale kończy się w taki sposób, że może być satysfakcjonującą, jednotomową lekturą. Aren o walecznym sercu. Lisza, która praktykuje u wioskowej wiedźmy. Roger, podopieczny wędrownego minstrela, który odkryje niezwykłą moc swojej muzyki. To właśnie ich historia. Każdej nocy z ciemności otchłani rodzą się demony. Demony powietrza, demony ognia, demony skał, demony ziemi. Demony, które napadają na ludzi. Demony, które pożerają, okaleczają. Jedyną ochroną przed demonami są runy ochronne, które wieńczą miejscowe domostwa. Biada jednak temu, kogo noc zastanie poza runiczną ochroną. Dorastający Aren w ataku demonów utracił ukochaną matkę. Obserwował też wtedy niemoc swojego ojca, niemoc swoich sąsiadów. Wierzy jednak, że demonom można stawić czoła. Tak jak chociażby stawiają im czoła wojownicy ze wschodu, tak mówią. Tak jak prawią legendy o runach wojennych, którymi podobno dawniej posługiwali się ludzie. Aren, Lisza i Roger rozpoczynają swoją wędrówkę, a ich ścieżki pewnego dnia przetną się. Muszę Wam powiedzieć, że po kilku zaledwie stronach z zaskoczeniem odkryłam i zorientowałam się, że Malowany Człowiek to otoczony znakomitą warstwą fantastyczną, jednak klasyczny najbardziej w swojej odsłonie Bildungsroman, czyli powieść o dorastaniu, o stawaniu się. Tym bardziej klasyczny, że położony jest tutaj nacisk właśnie na ten emocjonalny i psychologiczny rozwój postaci. Poznajemy tu w końcu troje jakże fascynujących, dorastających bohaterów. To trzy tak różne osobowości, trzy tak różne ścieżki. Jedno ich jednak łączy, ta wspólna odwaga. I Malowany Człowiek to właśnie ich opowieść, Arena, Liszy i Rogera. To właśnie ich oczami oglądamy tę pożeraną w ciemności rzeczywistość. Obserwujemy też bacznie ludzkość spętaną strachem. To oni niejako prowadzą nas ku światłu, rozbudowując swoją siłę, rozpoznając wroga, podejmując kolejne wyzwania. Uczą się, rozwijają, oni idą naprzód. Natomiast reszta otaczającej ich ludzkości zdaje się być już od wieków pogrążona w marazmie. Nie byłoby oczywiście Malowanego Człowieka i cyklu demonicznego, gdyby nie ten fascynujący, słuchajcie,
świat, jaki wybudował tutaj Peter Vibrat. Podstawa jego przypomina mi taki tradycyjny średniowieczny układ sił. Mamy tutaj mapy pełne tych odległych krain. Mamy pojedyncze miasta otoczone murami i rozsiane pojedyncze również wioski. Technologia również jest tutaj ograniczona, średniowieczna. Worki soli są na wagę złota, a raz do roku wędrowni minstrele przewożą wieści ze świata. To rzeczywistość skąpana w wiecznym ogniu, w popiele, w ciemności. A w niej ludzkość przygaszona, przygarbiona jakby strachem, zmiażdżona. Człowiek pokonany to zaledwie jest skorupa prawdziwej istoty ludzkiej. To jest człowiek bez nadziei, to jest człowiek bez przyszłości. Bohaterowie Bretta mają natomiast tę siłę w sobie, ten ogień, tę wolę walki. Nie boją się spojrzeć zagrożeniu prosto w oczy, nawet jeżeli ma się to skończyć ich śmiercią. I powiem wam tak, nie ma w tym nic banalnego, nie ma w tym nic oklepanego, chociaż faktycznie ścieżki, jakimi podążają nasi młodzi bohaterowie, są jak najbardziej znajome i rozpoznawalne. Ale to właśnie, słuchajcie, dlatego, że one są tak charakterystyczne dla Bildungsroman, czyli tego gatunku literatury pięknej i literatury w ogóle, które sięga kilku wieków wstecz. Brett umiejętnie bawi się tutaj konwencją, oczywiście, tworząc fascynującą historię obudowaną w równie fascynujący, porywający świat, porywające uniwersum. I powiem wam tak, chociaż malowany człowiek jest dość grubaśny, jak sami możecie zobaczyć, to jest to zaledwie początek całej historii. Początek opowieści, którą kontynuują zarówno prequele, jak i sequele. Kto ma oczywiście ochotę, ten spokojnie może zakończyć swoją przygodę na tym pierwszym tomie i to będzie również zakończenie jak najbardziej satysfakcjonujące. Będzie miał takie poczucie, że coś tam jeszcze nadchodzi, będzie miał tę obietnicę, którą kiedyś może spełnić. Jedno jest tutaj pewne, czyta się, słuchajcie, z zapartym tchem, zanurzając się w ten świat, w którym czuć ten smród oddechu demonów. Słychać te ich piekielne odgłosy i jest takie poczucie, że można się albo ukryć, albo stanąć do walki. Jak dla mnie to fantastyka na najwyższym możliwym poziomie i ogromnie się cieszę, że po tych wszystkich latach sięgnęłam właśnie po malowanego człowieka. Razem z wydawnictwem Fabryka Słów mam dla was malowanego człowieka do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi, absolutna prościzna, która z krain literackich wyobrażonych jest waszą ulubioną krainą i dlaczego, które uniwersum o? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Spędziłam, słuchajcie, z tą książką ponad tydzień i było to, słuchajcie, spotkanie, które kontynuowałam zarówno w tradycyjnej, czytanej formie, ale także w audiobooku, fantastycznym audiobooku, którego możecie znaleźć i na Legimi, i chociażby na BookBeat. Czyta się fantastycznie, słucha się fantastycznie i tak jak powiedziałam, to jest fantastyka, w zasadzie fantasy na tym najwyższym możliwym dla mnie poziomie. To jest taki świat, to jest taka opowieść, że wciąga nas od pierwszych słów, od pierwszych momentów. Przeżywamy dorastanie, te bolączki z naszymi bohaterami, ich rozterki również. To nie są tylko rozterki tego uniwersum, tego wyjątkowego, demonicznego jakże świata, to są uniwersalne rozterki dorastających młodych ludzi. Ogromnie mi się podoba skontrastowanie ich odwagi, ich siły walki z takim pogodzeniem się, właśnie z takim marazmem reszty ludzkości, ich bliskich. Jak oni muszą stawić czoła nie tylko temu demonicznemu wyzwaniu, ale także skonfrontować się z ludźmi wokół siebie. Oni podejmują pewien wybór i biorą za nim odpowiedzialność. Dla mnie, kochani, jest to absolutnie pozytywne zaskoczenie. Bardzo się cieszę, że po tych wielu latach oczekiwania sięgnęłam po malowanego człowieka właśnie teraz, który w takich dniach dość dla mnie trudnych, tak to nazwijmy, dość skomplikowanych, pogmatwanych, no, sprawił mi mnóstwo frajdy, mnóstwo radości i pozwolił mi po prostu na te chwile zapomnienia. Malowanego człowieka polecam wam, jestem ogromnie ciekawa, czy znacie cykl demoniczny, czy kontynuowaliście przygodę z malowanym człowiekiem, czy znacie prequele, sequele, czy zanurzyliście się już w tym świecie, albo czy w takim razie macie taki zamiar się w nim zanurzyć. O malowanym człowieku możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Buka, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Idą święta, świąteczny czas, kochani, uroczysty. Prezentownik czeka tu na was, ponad 100 książek, słuchajcie, i gadżety książkowe na dokładkę. Jeśli jesteście nowi, zapraszam was do subskrypcji. Będę wdzięczna za łapki w górę. Do zobaczenia!